To jest dla nas bardzo wyjątkowy projekt, bo po raz pierwszy robimy prezent niespodziankę. Mamy komórkę i wędzarnię. I te elementy zostawiamy. Przede wszystkim lecą płoty i na ich miejsce musimy postawić nowe. I zaczynamy. Chodzimy schodami, schodzimy od razu moim zdaniem na taras. Tata lubi cień, mama uwielbia słońce, więc musimy jedną część ogrodu zacienić, drugą ten. Czyli tu może zostawimy odkryte i to będzie część dla mamy. Proszę. A tu zacienimy. Żeby uzyskać cień, zbudujemy konstrukcję zadaszenia, po której będą się piały rośliny. I uwaga, właśnie w tym miejscu postawimy stół. I skoro będziemy miały konstrukcję, to będziemy mogły też z niej spuścić dwie lampy. Tak, ale stół nie stanie na trawniku, tak? Czyli musimy przeciągnąć taras. O! Na podłogę nie trafią deski, tylko deski kompozytowe. Będzie w miejsce na fotel dla mamy. Po prawej stronie zostaną tu je i obok nich jakieś ładne drzewko, które zrobi nam parasol nad fotelem mamy, ale taki parasol, który nie zabierze słońca. Tą rabatę wysadzimy całą bylinami kwitnącymi. A i uwaga, jeszcze znajdzie się przestrzeń na niewielki trawniczek. Musi być inspekt dla taty albo mini szklarnia. A o tym zapomniałam, dobrze, że ty pamiętałaś. Hmm? Mamy projekt? Możemy jechać. Na zakupy. Iza, mam nawóz do trawnika. O, super, to weź jeden. Weźmiemy jeszcze może nawóz do owoców i warzyw. Ale wiesz co, wzięłabym w granulacie. Bo granulat będzie dłużej działający i będą mieli spokój na dłużej. Super. To co, może zobaczymy jeszcze meble? Tak. Witam. Dzień dobry, może w czymś mogę pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Szybko potrzebujemy, szukamy wygodnego fotela do ogrodu. Mamy w sumie pod nosem. Usiąść, wypróbować. Jak? Bardzo dobrze. Jest dobrze. Co, Olcia, bierzemy? Jest. Tak, pasuje nam, bierzemy, nie szukamy dalej. Super, super, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Nam trochę kolorem nie pasują. Ale te są ładne. A może to, tylko... Tam post. Zakupy skończone. Czas wracać do ogródka.